Pasy! Plus! Kamil, no, 8 godzin prawie w autokarze, 2 godziny niecałe, no może 1,5 godziny odpoczynku i trening. Jak ty się czujesz tutaj w czwartkowy wieczór, kiedy rozmawiamy po tym rozruchu w Katowicach? Może już przyzwyczajony do tych podróży. Po tych 8 godzinach wiemy, jak nasze ciała się zachowują, wchodząc na halę i trenując. Także najbardziej nam zależy na tym, żeby się dobrze dogrzać i na nowej hali odbijać, powiedzmy. Gramy w piątek, w Dzień Wszystkich Świętych. Troszeczkę głosów kibiców było, że jak to możliwe, że w taki dzień odbywa się mecz. A jak ty właśnie, czy ty jako zawodowy sportowiec się przyzwyczaiłeś do tego, że święta, nie święta, no to jednak trzeba dawać to show publicy. Myślę, że się przyzwyczaiłem, jednak już poświęciłem siatkówce, można powiedzieć, większość mojego życia, także był czas, żeby się przyzwyczaić do tego wszystkiego. To jest jednak to, co kochamy, to jest nasza praca, także myślę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, a święta i takie typu rzeczy jesteśmy w stanie nadrobić, ponieważ nasze rodziny bardzo rozumieją to, że oddajemy siatkówce dużo czasu i potem nadrabiają z nami to wszystko. Nie ma co ukrywać, że jutrzejszy mecz, czyli ten piątkowy, jest ważny. Jak ty zamierzasz do tego podejść, żeby nogi nie uginały się na boisku, stąd myślę, że to jest bardzo ważny mecz, tylko żeby był taki luz i radość z tej gry. No można powiedzieć, że mamy doświadczonych zawodników na boisku, także wydaje mi się, że z takimi sytuacjami potrafią sobie radzić. Już przyszedł czas, kiedy te mecze pora zacząć wygrywać i mam nadzieję, że jesteśmy na tyle przygotowani i wiem to, że jesteśmy na tyle przygotowani, że ten wynik będzie pozytywny jutro.